Siema, tu Selena, lecimy z następnym tagiem. Zapraszam Was serdecznie do YouTube Tag, którego nikt mi nie atakował, po prostu szukałam takiego tagu i znalazłam na kanale Enjoy Phoenix. Jeśli znacie francuski, to zapraszam na jej kanał. Wzięłam od niej pytania do dzisiejszego tagu i troszeczkę jeszcze dołożyłam. Więc rozpoczynamy zabawę. Pytanie pierwsze, dlaczego i kiedy zaczęłaś na YouTube? Moja przygoda z YouTube zaczęła się około 2010-2011 roku, plus minus, kiedy zaczęłam zastanawiać się, że coś mogę wrzucić, ale wrzuciłam tak naprawdę w 2011 coś pierwszego, więc wcześniej musiałam się interesować i sobie trochę tam oglądać. A że jeszcze to nie były takie czasy, kiedy YouTube był dosyć popularny, więc jedyne co się tam szukało, to się szukało muzyki. A ja szukałam takich przeróbek, brałam sobie na przykład anime, które są przerobione i dodana jakaś inna muzyka. I oglądałam takie teledyski fanowskie. Pytanie drugie, dlaczego założyłaś swój kanał i dlaczego kontynuujesz go do dzisiaj? Dlaczego założyłam swój kanał? To nie jest mój pierwszy kanał na YouTubie, ale dlaczego go założyłam i dlaczego go kontynuuję? Otóż zaczęłam go, bo po prostu najzwyczajniej miałam taką ochotę. Ja się do tego zbierałam, do założenia tego kanału już ponad rok, zanim go faktycznie założyłam, więc gdybym go założyła od samego początku, jak miałam na to ochotę, to dzisiaj byłaby, można powiedzieć, kanał Selena byłby dłuży na YouTubie, a niestety tak nie jest. Najzwyczajniej miałam taką ochotę podzielić się tym, co mam Wam po prostu do powiedzenia, pogadać do kamery, ewentualnie do czasu coś tam porobić. A dlaczego kontynuuję go do dzisiaj? Bo też najzwyczajniej mam na to ochotę. Pytanie trzecie, jaki jest Twój pierwszy opublikowany film wideo? Pokaż nam część. Mój pierwszy opublikowany film na kanale był kiedyś już go w ogóle nie widać. To była właśnie przeróbka teledysku, mega mocny, mojej ukochanej bajki, z piosenką, którą bardzo lubię, Hold My Hand. Tu pokazuję Wam fragment. Ale ponieważ on został kiedyś zablokowany prawami autorskimi, to znaczy było zaznaczone, że nie mogę na nim zarabiać, bo jest po prostu taką po prostu gładką, że są prawa autorskie, a ja wtedy nawet nie zaznaczałam w ogóle, żeby zarabiać na kanale, chciałam po prostu się pobawić jak inni w robieniu przeróbkach, ale no taką nakładkę mi dali i na wszelki wypadek wzięłam go jako prywatny. Jeśli chcecie obejrzeć jego pełną wersję, to całość wrzucę na naszą grupę na Mangace. Kto jeszcze nie jest w naszej grupie, to link w opisie. Czwarte, najnowszy kanał, który subskrybujesz. Ostatni kanał, który zasubskrybowałam i trochę oglądałam, jest Baby Twinnie. Bardzo polecam, naprawdę są bardzo fajne pogadanki. Podobają mi się te odcinki, kiedy opowiada o mobbingu w szkole oraz innymi przemyśleniami. Ale uważam wszystkie filmy ogólnie za fajne. Co bym nie otworzyła, to naprawdę odcinek fajny. Tylko rzecz jasna, ja sobie wybiórczo wybieram to, co chciałabym ogólnie obejrzeć, ale polecam kanał. Piąte, jaki jest Twój najpopularniejszy film i Twoim zdaniem dlaczego ten? Uważam, że moim najpopularniejszym filmem i według mnie i według statystyk jest Jak zacząć rysować mangę. Jednocześnie jest to film bardzo kontrowersyjny, ponieważ ten film się albo lubi, albo nienawidzi. Z tego względu, że ludzie, którzy widzą hasło Jak zacząć rysować mangę, oczekują takich materiałów jak od razu techniki, od razu jak należy się przygotować, co profesjonalnego ewentualnie kupić, na co zwrócić uwagę podczas nauki rysunku mangi oraz przede wszystkim, nawet już nie naukę, tylko jak już jesteśmy po tej nauce albo jeszcze w trakcie tej nauki, jak konkretnie przysiąść, co zrobić, jak skadrować, jak coś nieco zrobić, żeby faktycznie tą mangę przygotować do druku. Tego ludzie oczekują, a nie zdają sobie sprawy, że wszystko zaczyna się w głowie. Więc ta seria będzie miała swoje kontynuacje, jak zacząć rysować mangę 2, 3, 4 i w dalszym ciągu będą one gadane, bo ja zdaję sobie sprawę, że to są rzeczy ważne. Jak inni sobie nie zdają sprawy, no to to już trudno. Ja nie zbawię świata, nie będę wszystkich przekonywać do swoich racji. Ale ogólnie moim zdaniem wszystko zaczyna się tutaj, a to hasło jest na tyle przyciągające, że każdy odpali chociażby po to, żeby zobaczyć, że to jest gówno. I dzięki temu odcinkowi wiele osób mnie odkryło, wiele osób zostało ze mną i wiele osób mnie znielubiło i szybko uciekło. Ale według YouTube'a statystycznie to jest mój najlepszy film. A dlaczego? Ponieważ tak jak mówię, to hasło przyciąga wszystkich rysowników. Szóste. Ile filmów masz prywatnych, a ile niepublicznych? Filmów ja mam około 111-112, z czego około 14 plus minus mam niepublicznych, bo to są same live'y, których nie publikuję. Nie uważam, żeby był taki sens. Siódme.
czego nie chcesz przegapić w tym momencie. W tym momencie nie chcę przegapić takiej sytuacji, kiedy najlepsze takie momenty podczas mojej kariery YouTube'owej, tak to nazwę, po prostu żebym przegapiła, żebym po prostu wpisała się w najlepsze momenty, wtedy, kiedy najwięcej ludzi poszukuje danego hasła, danego tagu. Nie chciałabym takiego hasła, takiej rzeczy przegapić, kiedy na przykład ja w momencie, kiedy wrzucam film o konkretnym tagu, bo o konkretnej tematyce, to ci ludzie, którzy wcześniej, w tamtym momencie znaleźliby mój kanał, teraz go by nie znaleźli, no bo już tego hasła nie szukają, szukają innych haseł i po prostu nie chciałabym przegapić takich momentów, wpisanie się w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie. Ósme, z kim chciałabyś współpracować na YouTube? Oczywiście chciałabym współpracować z wieloma YouTuberami, zwłaszcza takimi, z którymi tematycznie jesteśmy w stanie się zgrać. Chciałabym też współpracować z takimi YouTuberami pod kątem właśnie jakichś wywiadów, czy to ja prowadzę wywiad, czy ze mną ktoś prowadzi wywiad. To jest takie fajne uzupełniające, bo czasem fajnie jest zaprosić na swój kanał, ja też czasami obserwuję takie sytuacje, kiedy na przykład ktoś ma content taki, a zaprasza YouTubera, żeby porozmawiać o czymś i ten drugi YouTuber, ten zaproszony, ma zupełnie inny content, albo ewentualnie delikatnie podobny. Dla przykładu, no to rzucę przykład. Oglądałam na przykład kanał Pani Seksuolog, która na przykład zrobiła wywiad z Weroniką Truszczyńską, która opowiada o stricte życiu Chin, o Chińczykach, o żarciu chińskim. Opowiadała po prostu o życiu seksualnym Chińczyków, jak to w ogóle wygląda, więc to jest fajnie po prostu połączyć dwa różne kontenty w jeden, żeby jakoś zrobić po prostu jeden wspólny wywiad. I to jest fajne i z takimi osobami chciałabym współpracować też nie tylko pod tym kątem, żebym ja prowadziła jakiś wywiad, ale też można byłoby ze mną też prowadzić wywiad, żeby się razem uzupełniać, bo takie materiały są naprawdę fajne i wartościowe. Ale jeśli chodzi o konkretne osoby, to trudno mi powiedzieć, na pewno Lena Linia obiecała, że nagra ze mną jeden lub kilka filmów, chociaż ja ją przycisnę, że nagra ze mną więcej. Więc kochana, ja wiem, że ty to oglądasz, więc szykuj się, że ja cię prędzej czy później dopadnę na tym Śląsku. Dobra, przechodzę dalej. Dziewiąte. Jaki był najtrudniejszy film do nakręcenia? Nie muszę się nad tym w ogóle zastanawiać, bo dla mnie sytuacja jest prosta. Najtrudniejszym filmem było ten, który opublikowałam 2 września 2017 roku. To było o tym, jak przyznaję się do tego, że jestem psychologiem i ile mam konkretnie lat. To był dla mnie najtrudniejszy film, chociaż teoretycznie ja tylko musiałam postawić sobie kamerę przed twarzą i tylko o tym opowiedzieć. Nie musiałam się specjalnie jakoś tak wysilać technicznie i ogólnie ileś tam godzin, ale pod kątem pracy to był mój najtrudniejszy film, ponieważ był najbardziej obciążający emocjonalnie dla mnie i po prostu taki film, przed którym technicznie musiałam wszystko przygotować i pracowałam nad nim parę godzin, był dla mnie łatwiejszy niż ten film. Dziesiąte. Jeśli wszystkie twoje filmy zostaną usunięte z wyjątkiem jednego, to który z nich chcesz uratować? Ojej, to jest trudne pytanie, ponieważ ja dużo filmów swoich lubię. Pozwólcie, że popatrzę, jakie ja tu mam filmy. Muszę sobie przypomnieć. Mam zachować jeden, tak? Tylko jeden film. Pierwsze, co mi się nasuwa, to ten film o pięciu sposobach, jak obrazić artystę. Ponieważ to lubicie i wy, i ja to lubię i uważam w ogóle to ten film za super sprawa. Ale no, ten film ma jeszcze swoją kontynuację, więc tutaj mowa jest tylko o jednym filmie. Ale być może tak by było, no chyba... No dobra, niech będzie. Jeśli miałabym zostawić jeden jedyny, to bym zostawiała właśnie ten. Pięć sposobów na to, aby obrazić artystę. To jest jeden z moich najlepszych filmów, jeśli nie najlepszy. 11. Jaka jest twoja najlepsza przygoda z YouTube? Trudno mi powiedzieć, jaka jest moja najlepsza przygoda z YouTube, ponieważ cały ten okres kręcenia na YouTube jest jedną wielką przygodą. 12. Jaką najlepszą radę możesz dać innym YouTuberom? Ja ogólnie jestem za tym, żeby... To znaczy tak. Za tym jestem, żeby zwracać się do wszystkich YouTuberów, więc tak. Do większych YouTuberów mam taką radę, że bierzcie też pod uwagę tych YouTuberów mniejszych. Oni wcale nie muszą być dla was konkurencją, ponieważ możemy wszyscy, my jako widzowie możemy was subskrybować. Wszyscy widzowie mogą subskrybować nas. Jeśli na przykład ktoś subskrybuje mnie, to jeśli ja kogoś polecę, to i ci moi subskrybenci pójdą do tej drugiej osoby, to wcale nie oznacza, że mnie opuszczą przez to. Rzecz jasna, ok, jeśli mamy za dużo filmów do obejrzenia, no to prawdopodobnie obejrzymy wybiórczo tylko te, które nas najbardziej interesują, więc w jakimś małym stopniu jest to wyścig szczurów.
ale też tak niezupełnie. Jeśli macie content, pomysł na siebie, robicie coś, co się podoba innym, to tak czy siak ludzie będą was oglądać, bez względu na to, ile będą mieli tych kanałów do obrobienia, więc mam taką radę właśnie dla youtuberów takich większych, żeby zwrócili uwagę też na tych mniejszych, żeby też z nimi współpracowali, ponieważ no, powiem tak, nie sztuką jest na przykład zrobić jakiś wspólny film, będąc dużym youtuberem, to zrobić jakiś film z innym dużym youtuberem, ponieważ no, mnóstwo osób zna, powiedzmy, ciebie i zna tego kogoś, więc to nie będzie dla nikogo jakąś tam, jakąś przygodą szczególnie czy coś, ale gdybyś na przykład zrobiła wywiad z jakąś ciekawą osobą, która na przykład nie ma dużo subskrypcji na kanale, to nawet nie chodzi o to, żeby została odkryta, tylko chodzi o to, że da jakieś świeższe spojrzenie, z czego na przykład dużo osób sobie nie zdawało sprawy, bo nie odkryło tego kanału wcześniej. Na przykład ja nieraz odkryłam jakieś fajne kanały, które subskrybuję do dzisiaj, dzięki temu, że wystąpiły na przykład u większych youtuberów. I na przykład, że zrobiłam takie wow, ale fajna osoba, bardzo chętnie do niej pójdę na kanał. Takie filmy ja najbardziej właśnie lubię. Nie właśnie spotyka się duży youtuber z dużym youtuberem, tylko właśnie spotyka się duży youtuber z mniejszym youtuberem. Takie filmy ja najbardziej lubię, więc mam taką radę do dużych youtuberów, żeby na to zwrócili uwagę. A do mniejszych youtuberów mam taką radę, żebyście się nie poddawali, bo jak będziecie dążyć i dążyć i dążyć, to w końcu wszystko się uda, bylebyście robili to, co kochacie. 13. Zła siła przejmuje kontrolę nad tobą i twoją kamerą. Jak wyglądałby odcinek z twoich koszmarów, który nigdy nie chciałabyś nakręcić? Przypuśćmy tak. Zła siła przejmuje nad mną kontrolę i nakręca taki film, na który ja nigdy na trzeźwo bym się nie zdobyła. Na pewno nie zaśpiewałabym przed kamerą. Na przykład, nie wiem, czy ogórek, ogórek albo w las kocek na płotek. Ogólnie bym nigdy nie zaśpiewała przed kamerą. Nie zatańczyłabym taniec hula w samej bieliźnie. Ale jeśli mam sobie... Tak ciężko mi wyobrazić sobie najgorsze. Nie wiem, no to sobie wyobrażam takie okropne, typu nie wiem... pierdzę przez cały film albo dłubię w nosie. I te na... Więc naprawdę bardzo mi jest ciężko sobie wyobrazić taki naj. Wiecie, może dlatego mi jest łatwo mówić przed kamerą, może łatwo mi jest nagrywać, właśnie dlatego, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić najgorszych konsekwencji, jakie mogłabym doświadczyć nagrywając i dlatego dzięki temu, skoro nie ma dużych dla mnie konsekwencji, to dla mnie nagrywanie nie jest żadnym problemem. Może o to chodzi. 14. Na jeden dzień wcielasz się w innego youtubera. W kogo? Mi się wydaje, tak na pierwszy rzut oka, że chyba chciałabym zobaczyć, jak to jest Red Lipstick Monster, jak to jest być nią, ale no każdy, ja uważam, że każdy youtuber jest tylko człowiekiem, nie jest jakimś tam celebrytą czy coś, więc więc po prostu kogokolwiek bym się nie wcieliła, byłabym człowiekiem nadal, ale gdybym miała wybrać jeszcze kogoś, to... Może w gąciarza bym się wcieliła, zobaczyła, jak to jest podróżować po świecie tak intensywnie i w tak piękne miejsca jak on. No ale w jeden dzień nie mogłabym wszystkiego obrobić, więc powiem wam, to jest bardzo ciężkie. I chyba nie mam takich aspiracji, takich marzeń, że chciałabym się koniecznie w kogoś wcielić. 15. Jaki jest najdziwniejszy komentarz, jaki otrzymałaś na kanale? Nie jestem teraz pewna, bo nie pamiętam wszystkich swoich komentarzy. Ale na pewno jednym z takich dziwnych jest siema, lecę obejrzeć wszystkie twoje filmy. Ich trochę jest. 16. Jakie masz plany na przyszłość kanału? Moim planem na przyszłość kanału jest oczywiście dalej się rozwijać, nie poddać się, nie przestać nagrywać, trzymać się swojego własnego kontentu. Przede wszystkim tak, brać pod uwagę wasze wszystkie sugestie, wasze wszystkie propozycje na temat odcinków, ale jednocześnie nie poddać się temu całkowicie, że nie zatracić siebie, że po prostu być sobą, że na przykład jeśli ja chcę kręcić takie, a nie inne filmy, to tak, żebym robiła, ale bym po prostu brała pod uwagę wasze zdania. Tak wiecie, wyważyć po prostu, że brać pod uwagę siebie i was, a nie, że na przykład kręcić tylko i wyłącznie dla siebie, albo kręcić tylko i wyłącznie dla was, wbrew sobie. Przede wszystkim dalej rozwijać się, dalej kręcić i robić różnego rodzaju też i szkolenia, i spotkania na konwentach.
I to by było na tyle pytań. Słuchajcie, zapraszam do zabawy wspólnej, 3 osoby. Mam nadzieję, że się zgodzicie przyjąć to wyzwanie. Pod ostatnim filmem każdej z tych 3 osób napisze, że zostali otagowani. Przyklaskujcie też tym osobom, żeby zgodziły się przyjąć wyzwanie i połączyć się w wspólną zabawę. Otóż tak, otagowuję Lenę Linia, Belcie oraz Blackworn Jeans. Przyjmujecie wyzwanie YouTube? Cześć kochani, do zobaczenia!